Dwa tygodnie po zakończeniu II wojny światowej po drogach Niemiec błądzą tłumy uchodźców, tych, którzy przeżyli. Wielu z nich zgromadzono w obozach. Wielu było żołnierzami. Brytyjski obóz dla internowanych pod Lüneburgiem. Ulga na twarzach. Skończył się koszmar. Przeżyli. Dwudziestego trzeciego maja 45 roku, w jeden z upalnych wiosennych dni, do biura komendanta wszedł szczupły, słabowity mężczyzna w porwanym mundurze z czarną opaską na oku. Jeden z milionów, którzy przegrali wojnę. Człowiek ten ściąga opaskę i zmęczonym głosem podaje nazwisko. Heinrich Himmler, Reichsführer SS. Zwierzchnik policji z jej batalionami śmierci i szef Gestapo. Stworzył superarmię Waffen-SS, która szerzyła śmierć na wszystkich frontach. Minister spraw wewnętrznych dbał o spokój w Rzeszy. Kazał mordować poza linią frontu. Dzięki wywiadowi wiedział wszystko o każdym. Hodował niemieckiego rasowego człowieka. Na jego polecenie miliony ludzi zastrzelono, zadręczono na śmierć, zagazowano. Szczupły, słabowity mężczyzna. Himmler wywodził się ze świata, który wydawał się uporządkowany, katolickiego, ceniącego wykształcenie i dobre maniery, bawarskiego. Biografia żadnego nazisty nie podważa aż w takim stopniu humanistycznej edukacji. Himmler nie pochodził z proletariackich nizin ani z Braunau. Nie miał nic wspólnego z szarą masą wykorzenionych, bezrobotnych, zubożałych, poszkodowanych przez wojnę. Jego szkoła w Landshut, gimnazjum humanistyczne o dobrej opinii. W ławce siedział tu Ludwik Thoma, przed nim skubał tu poeta Hans Karossa, a po nim późniejszy prezydent federalny Roman Herzog. Ojciec Himmlera był tu współdyrektorem. Wzór Belfra z dawnych dobrych czasów. Bardzo niemiecki, niezwykle pedantyczny, o surowych zasadach moralnych, lecz uprzejmy i wysoce wykształcony. W żadnym wypadku antysemita. Robi wszystko, by wychować syna równie dobrze, jak wychował jego chrzestnego, księcia Henryka Bawarskiego. Bo cóż, jeśli niewykształcenie może chronić przed duchowymi otchłaniami, w jakie wpadnie jego syn, a z nim niezliczone rzesze innych. Wycieczka szkolna w roku 1913. Wśród uczniów siedzi Heinrich Himmler. Wybuch wojny robi na nim silne wrażenie, tak jak na wielu chłopcach w tamtych czasach. W jego szyderczej krytyce mieszkańców Landshut można już wyczuć cechy przyszłego Reichsführera SS. Tchórzliwe drobnomieszczuchy z Landshut zwieszają teraz głowy, rozsiewają straszliwe pogłoski i boją się, że zostaną okrutnie zmasakrowani przez kozaków. W ogóle wśród mieszkańców Dolnej Bawarii nie panuje zbyt wielki entuzjazm. Podczas ogłoszenia mobilizacji podobno wszyscy płakali. Najmniej spodziewałem się tego po dolnych Bawarczykach, skoro zwykle są tacy bojowi. Koniecznie chce zostać oficerem i pójść na wojnę, lecz jest za młody. Dopiero w czerwcu 1917 roku może opuścić gimnazjum.
Będąc w podchorążym, podpisuje listy do rodziców jako Miles Heinrich, żołnierz Heinrich. Początek jego życiowego kłamstwa. W przeciwieństwie do późniejszego wodza Adolfa Hitlera, Himmler nigdy nie był żołnierzem. Zanim ukończył podchorążówkę, wojna się skończyła. Wciąż za nią tęsknił, nie mając pojęcia o tym, jak jest na froncie. Z romantycznymi ideałami walki i niemieckości, Tornistrze wyrusza w świat, który wstrząsany potwornościami uprzemysłowionej wojny z jej atakami bombowymi i gazowymi pędzi ku nowoczesnym czasom jak po równi pochyłej. Listopada 23 roku, Monachium. Himmler ze sztandarem Reichskriegsflagge uczestniczy w puczu Hitlera. Wstąpił do NSDAP, do świty kapitana Röhma. Tu odnalazł swą duchową ojczyznę. Zniszczenie rasy żydowskiej w Europie zapcha się Żydom ich bezczelne, zakłamane pyski. Żyd musi zginąć. Żyda trzeba zniszczyć. To nasza święta wiara. Essen w 1926 roku. Heinrich Himmler po raz pierwszy pojawia się przed kamerą. Jest zastępcą dowódcy niewielkiego oddziału SA zwanego SS, sztafetami ochronnymi. Nikt się nie domyśla, czym się później staną i że młody człowiek w skórzanych spodniach awansuje do roli najpotężniejszego satrapy Hitlera. Norymberga 1927 roku przemawia Hitler. Za nim szef SA Pfeffer i Heinrich Himmler. Hitlera poznał dopiero rok wcześniej. Jako charyzmatycznego przywódcę, którego mu brakowało. Jego mentor Röhm wyemigrował bowiem do Boliwii. Teraz Hitler zajął jego miejsce. Himmler wierność wobec Hitlera uczyni największą cnotą. Rok 1929. Hitler, Pfeffer, Göring. Himmler został mianowany Reichsführerem SS. Na czele liczącego 280 osób oddziału maszeruje na oczach tych, którzy mają władzę w partii. Tego samego roku w Berlinie. Himmler zrobił krok do przodu. Już nie musi maszerować, teraz przyjmuje paradę. Jeszcze jest postacią marginesową. Jak niewielkie było jego znaczenie jako Reichsführera SS jeszcze w 1929 roku, pokazuje film propagandowy SA. Szef sztabu Pfeffer zwołuje współpracowników. Heinrich Himmler pojawia się z oddali, niewymieniany z nazwiska, podaje do podpisu jakiś dokument. Himmler sprawiał wrażenie nieśmiałego, wcale niepewnego siebie, wojskowego czy człowieka brutalnego. Zachowywał się raczej jak skromny mieszczanin. Na zewnątrz wyglądał bardzo niegroźnie. Bezbarwny. Nie odnosiłem żadnego głębszego wrażenia. Zawsze był uprzejmy, kiedy przychodził. Właściwie nie wywierał na mnie żadnego wrażenia. Żadnego. Himmler jest tak niepozorny, że jego kariera pozostaje niezauważona. Po cichu wkrada się do centrum władzy. Zbija kapitał na swej niepozorności. Przejął hasło od Prusaków. Potem każe je grawerować na sztyletach. Być czymś więcej, niż się wydaje. Rok 1942. Obrzędy żałobne nad trumną Reinharda Heydricha w kancelarii Rzeszy.
Być może bez niego Himmler na zawsze pozostałby postacią marginesową. Reinhard Heydrich, młody, gniewny bóg śmierci, najbardziej niebezpieczny człowiek w Niemczech, jak określano go w Anglii. Był śmiałkiem, ponieważ koniecznie chciał dostać żelazny krzyż, nauczył się latać i brał udział w tylu bitwach, aż go uzyskał. Dla Himmlera stworzył w ramach SS służbę bezpieczeństwa SD. Dzięki niemu Himmler stał się człowiekiem, który wiedział wszystko o wszystkich. Ha, 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 ha. Göring żartował, że mózgiem Himmlera jest Heydrich. Lecz w 1942 roku odechciało mu się żartów na temat Himmlera. Ten niepozorny człowiek w zmaganiach o władzę pozostawił go daleko w tyle. Razem z Heydrichem udało mu się odebrać Göringowi tajną policję Gestapo. Gestapo było dla Himmlera judaszową zapłatą za zdradę człowieka uważanego przez Göringa za prawdziwego przeciwnika, szefa SA Röhma. Ernst Röhm był przyjacielem Hitlera, a Heinrich Himmler dzięki Röhmowi trafił do partii. Röhm wyemigrował do Boliwii, lecz Hitler sprowadził go z powrotem. Gdy nie mógł zapanować nad SA, Röhma mianował szefem sztabu, komendantem 3-milionowej armii. Rosnąca władza Röhma była solą boku dla kierownictwa Reichswehry. Minister Reichswehry Blomberg postawił Hitlera przed wyborem: albo Reichswehra pozostanie jedyną siłą zbrojną, albo nie poprze Hitlera. Blomberg cieszył się zaufaniem umierającego prezydenta Hindenburga. Mógł pozbawić Hitlera władzy. Röhm prezentuje się jako bohater narodowy. Nikt, nawet Hitler, nie może rozkazać maszerować takim zastępom. Röhm uczynił z SA brunatną ludową armię. Mówi o ciągłej rewolucji. Chce zostać wojskowym przywódcą Niemiec. A może chce więcej. Musicie się przyzwyczaić do tego, że jesteśmy i będziemy. Führer postawił przed nami zadanie, byśmy byli gwarantami rewolucji i Bóg wie, że wypełnimy je tak, jak wypełnialiśmy nasze wcześniejsze zadania. Te zdjęcia to potwierdzają. Röhm otrzymuje owacje jak nikt poza Hitlerem. Wydaje się, że popiera go nie tylko SA, ale i społeczeństwo. Stanowi poważne zagrożenie nawet dla samego Hitlera. Pod rządami Stalina Röhm już dawno by nie żył, lecz Hitler prowadzi taktykę. Chce wyperswadować SA zbrojne zapędy. Koledzy z SA, koledzy z SS i Hitlerjugend, skoro armia stanowi zbrojną siłę narodu, to wy musicie być kształtującymi politykę, wyrazicielami woli narodu niemieckiego. Tak jak ja, nie widzę innego celu, jak ten, by Niemcy były wielkie. Kierownictwo Reichswehry tylko się przysłuchuje. SS Himmlera nadal jest częścią SA. Röhm jest przełożonym Himmlera. SS przysięgała jednak wierność Hitlerowi, nie Röhmowi. Jeśli Himmler chce dalej awansować, musi wyjść z cienia Röhma. Knuje więc spisek. Heydrich fałszuje na jego polecenie dokumenty dotyczące rzekomo planowanego puczu Röhma przeciwko Hitlerowi. Hitler mu wierzy, albo tak udaje. Z pomocą SS pod koniec czerwca 1934 roku SA zostaje pozbawiona władzy, a Röhm, jak wielu innych, zamordowany. Tak jak 30 czerwca nie zawahaliśmy się wykonać nakazanego nam obowiązku, stawiając pod ścianą i rozstrzeliwując kolegów, którzy zbłądzili, tak nigdy nie mówiliśmy i nie będziemy o tym mówić publicznie.
Dla każdego było jasne, że następnym razem postąpiłby tak samo, gdyby taki był rozkaz i gdyby było to konieczne. Kilka miesięcy temu nad naszym ruchem wzniósł się czarny cień. A teraz podnosi się czarny zakon SS. Na jego czele Himmler. Już nikt nie stoi między nim a Führerem. Kolegiata w Kwedlinburgu. Heinrich Himmler pisze tu historię, albo ją przerabia. W grodzie Kwedlinburg, od tysiącleci zamieszkiwanym przez ludzi naszej krwi, z cudowną świątynią, stworzoną z germańskich uczuć, powstanie miejsce uświęcone, do którego my, Niemcy, będziemy pielgrzymować. Lato 36 roku. Tysięczna rocznica śmierci niemieckiego króla Henryka I. SS obejmuje w swe posiadanie katedrę w Kwedlinburgu. Tu jako Reichsführer pośród swoich ludzi Himmler zdejmuje maskę usłużnego podwładnego. Tu jest wielkim mistrzem niemieckiego zakonu rycerskiego. Stąd z wybranym przez siebie za wzór antenatem Henrykiem I może snuć śmiałe plany, na jakie brak mu odwagi, gdy jest blisko Hitlera. Jeśli Himmler był czymś więcej niż tylko oprawcą, to tu, w Kwedlinburgu, miał swoją wielką chwilę jako wizjoner. Wciąż na nowo uświadamiać sobie, że najlepiej uczcimy go służąc człowiekowi, który po 1000 latach na nowo podjął ludzką i polityczną spuściznę króla Henryka w niespotykanych dotąd rozmiarach. Naszemu Führerowi Adolfowi Hitlerowi, dla Niemiec, dla Germanii, służąc mu w myślach, słowach i czynach z dawną wiernością i w dawnym duchu. Reichsführer SS złożył na grobowcu wieniec i gałązki dębu, najbardziej niemieckiego spośród drzew. Z niemieckiej historii tworzy prehistorię narodowego socjalizmu. Przeszłość jest ujednolicona. Jaka jest jednak wizja przyszłości Himmlera? Jakie perspektywy oferuje swym sprzysiężonym? Apel SS. Uroczystość kultowa. Jakim bożkom oddają cześć ci chłopcy? Zgromadziliśmy się tu i maszerujemy według niezmiennych praw jako narodowo-socjalistyczny rycerski zakon Nordyków i jako zaprzysięgła wspólnota zwyczajów. Kroczymy tą drogą w odległą przyszłość. Maszerują, by zanurzyć się w nordyckiej mgle. Garstka błędnych rycerzy w mętnej przyszłości. Wizje przyszłości Himmlera są wizjami z przeszłości. Młodzi Niemcy przyszłości nie są nikim innym jak nibelungami na rakietach. Rzeczywistość stanowiła wojna. Żołnierze Himmlera w akcji. Dla nich nie było raju na ziemi ani w zaświatach. Wierzyli tylko w walkę. Rok 1939. Po napaści na Polskę Hitler jedzie na front. Wraz z wtargnięciem niemieckich żołnierzy ponad podbitą Europą rozciąga się ponura władza Himmlera.
Wizyta w pułku Leibstandarte SS Adolf Hitler. Jego dowódcą jest Sepp Dietrich, superżołnierze Hitlera, dumnie prezentowani przez wiernego Heinricha. Metz. Waffen-SS pragnie stanowić żołnierską elitę. W jej szeregach także popełniane są zbrodnie wojenne. Weterani zmagają się z przeszłością do dziś. Byliśmy znakomitymi żołnierzami z wielkim rozmachem. Stanowiliśmy dobry materiał. A potem w tej samej firmie, w SS, pojawiło się Gestapo i cała ta hołota. Nie mieliśmy z tym nic wspólnego. Dowództwo Służby Bezpieczeństwa chciało się wkraść w łaski oddziałów, oficerów i żołnierzy. Dla nas ci ludzie byli nieuczciwi jak kaci w średniowieczu. Nie było między nami żadnego związku ani kontaktów. Byli pogardzani i potępiani. Himmler, mimo dumy z Waffen-SS, nie był żołnierzem. Był policjantem. Jego świat stanowią SD, Gestapo, oddziały egzekucyjne. Prowadzi wojnę przeciwko słabym. Polski policjant pod niemiecką kontrolą wydaje młodemu mężczyźnie gwiazdę Dawida. Jeszcze się wydaje, że to niewiele znaczy, lecz jest to wyrok śmierci. Ludobójstwo rozpoczyna się po cichu. Czeski policjant strzeże żydowskiego osiedla. Na wschodzie Europy żydowskie miasteczka i getta nie są niczym nowym. Teraz jednak stają się więzieniami. W Terezinie powstaje wzorcowy obóz koncentracyjny. Całe miasto staje się obozem. Ci, którzy budują dla siebie więzienie, nie wiedzą, co ich czeka. Dlaczego ta dziewczyna się śmieje? Zaczęło się od obozów pracy wychowawczej. Himmler i Heydrich, architekci tego planu, u Hitlera na Obersalzbergu. Wiedzieli, jak bagatelizować zakładanie obozów. Tylko raz słyszałam, jak Hitler sprowadził rozmowę przy stole na Himmlera i obozy koncentracyjne. W sposób typowy, tak żeby powstało wrażenie, że są to obozy pracy. Hitler wspomniał, że Himmler stosuje bardzo wyrafinowany system. Na przykład notorycznemu podpalaczowi zlecił pieczę nad strażą pożarną. Himmler zapewniał, może pan być pewny, mein Führer, że nie wybuchnie pożar. Miało się wrażenie, że jest to dobrze zorganizowany, psychologicznie zręcznie prowadzony obóz pracy. Tak wtedy było. I to był jedyny raz, kiedy w ogóle usłyszałam słowo obóz koncentracyjny. I właściwie jedyny raz, kiedy Hitler mówił o Himmlerze. W jego głosie pobrzmiewało uznanie i podziw dla jego talentów organizacyjnych. Himmler na święcie policji mówi o pięknym nowym świecie obozów. Obóz koncentracyjny, jak każdy rodzaj pozbawienia wolności, z pewnością jest środkiem ostrym i surowym. Twarda, tworząca nowe wartości praca, uregulowany tryb życia, utrzymywanie pomieszczeń i własnego ciała w niesłychanej czystości, nienaganne wyżywienie, surowe, lecz sprawiedliwe traktowanie. Dewiza, która przyświeca tym obozom, brzmi: istnieje droga ku wolności. Jej milowe kamienie to posłuszeństwo, pracowitość, uczciwość, porządek, czystość, trzeźwość, prawdomówność, ofiarność
i miłość do ojczyzny. Himmler pławi się w łasce Führera i rozbudowuje swój ponury świat. Jego czarny zakon jest tajnym państwem w państwie. Teraz pragnie mu ofiarować stolicę. SS zakupuje Wewelsburg w Westfalii, tworząc tam miejsce kultu. Za wzór służy twierdza na Monsalwacie z legendy o Parsifalu. Tam spoczywał święty Graal, którego szukali rycerze. Monsalwat Himmlera także ma się stać miejscem czci Graala, schronieniem dla duchów poległych rycerzy SS. Wieś wcześniej czy później ma zniknąć. W pobliżu siedziby zakonu Himmlera nie może być żadnej wsi. Roboty budowlane przy zamku Himmlera wykonują więźniowie. To, że tu budujemy, zawdzięczamy Führerowi. W miejscu kultu, ponad mauzoleum, w sali kolumnowej ręcznie szlifowaliśmy marmurowe podłogi. Mała wieś Wewelsburg miała własny obóz koncentracyjny. Jeden z setek w Imperium Śmierci Himmlera. Nie był to obóz zagłady, a jednak większość tych, którzy tu trafili, musiała umrzeć. SS-mani kierujący budową byli zainteresowani tym, żeby zostało ukończone osiedle domów dla rodzin SS. Podczas gdy sam obóz był nastawiony na zagładę. W 1943 roku zmarło 63,7% więźniów. W tym 21 naszych braci w wierze. Max Holweg jest świadkiem Jehowy. Wtedy nazywali się badaczami pisma. Jak Żydzi, Cyganie, homoseksualiści również byli prześladowani przez nazistów. Holweg spędził w obozach koncentracyjnych 7 lat, także w Wewelsburgu. Z konieczności i współczucia w czasie pobytu w obozach zaczął się zajmować leczeniem. Jeden z maltretowanych więźniów, tak zwany element aspołeczny z czarnym trójkątem, miał ropowicę. To ropne zapalenie tkanki łącznej pod przekrwioną skórą. Co wieczór go opatrywałem. W tym celu darliśmy na pasy koszulę i obwiązywaliśmy nimi rany. Co wieczór musiałem drewnianą szpatułką wydłubywać z rany garść robaków, aż zżarły mu całe udo, do samego szpiku. Wtedy ten człowiek umarł. Tak naprawdę wyglądały obozy koncentracyjne Himmlera, w środku Niemiec, we wsi niedaleko Paderborn. Masowe ludobójstwo miało jednak miejsce gdzie indziej. Tajne przemówienie Himmlera. Czy inne narody będą żyły w dostatku, czy pozdychają z głodu, interesuje mnie o tyle, o ile potrzebne nam są jako niewolnicy dla naszej kultury. W innym aspekcie mnie to nie interesuje. Jeśli przy budowie rowu przeciwczołgowego padnie z wyczerpania 10 tysięcy rosyjskich kobiet, interesuje mnie jedynie to, żeby rów przeciwpancerny był gotów dla Niemiec. Na tyłach frontu wschodniego Żydzi, komuniści, działacze ruchu oporu są rozstrzeliwani.
Z satysfakcją wykonują swą pracę jednostki operacyjne Himmlera. Oddziały egzekucyjne służby bezpieczeństwa. Himmler kiedyś zmusił się do obserwowania egzekucji i od tamtej pory dba o nerwy podlegających mu morderców. Egzekucje wykonywały jednostki operacyjne, Einsatzgruppen. Była to tajna sprawa Rzeszy, lecz wieści się rozchodziły. Zjawiły się oddziały służby bezpieczeństwa, które miały za zadanie niszczyć Żydów. Rozwiesili kartki, żeby Żydzi się zgłaszali, bo zostaną przesiedleni w bezpieczne rejony i tak dalej. I wielu się zgłaszało. Na przykład u nas w lazarecie zatrudniano żydowskie dziewczęta jako pomocnice. Można było porozumiewać się z nimi trochę po niemiecku. Były dobrze traktowane. Jak się później dowiedzieliśmy, ci, którzy się zgłosili, zostali rozstrzelani i zakopani. W okolicy Taganrogu wszędzie są wąwozy i tam ich wrzucano. Willa nad jeziorem Wannsee w Berlinie. Tu pod kierownictwem Heydricha na początku 1942 roku w ciągu półtorej godziny postanowiono, jak najlepiej zabijać Żydów w Europie. Rozpoczęło się ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Mordowanie musiało się odbywać w sposób czysty, porządny, cichy i efektywny. Trudno było przewidzieć, ile milionów ludzi trzeba będzie zgładzić. Należało wtajemniczyć w sprawę ministerstwa i urzędy państwowe. Nie padało słowo mord albo zagazowanie. Kto nie chciał wiedzieć, czym zakończy się deportacja, nie musiał wiedzieć. Mord przy użyciu spalin samochodowych. Środek owadobójczy cyklon B. Trucizna w komorach gazowych. Lekarze w obozach stawali się mordercami. Morderstwo nazywano tu selekcją. Niektórym lekarzom wydawała się nawet łaską. Selekcje prowadziły do śmierci, ale ci ludzie i tak by umarli. A dzięki selekcji umierali w sposób bardziej humanitarny, niż gdyby musieli marnie zdychać. Zwłaszcza gdy się widziało, jak ktoś umierał z głodu przed pełną miską. Bo dostawali tam obozowe zupy. Mogli je zjeść. Mieli do tego chleb. Nie musieli umierać z braku kalorii. Mogli żyć. Ale oni byli całkowitymi, jak to się określało, muzułmanami. Ekstremalnie wychudzeni, mieli opuchnięte nogi, opuchnięte twarze. To była puchlina z braku białka. Ludobójstwo miało przebiegać w sposób uporządkowany, lecz trudno je było uporządkować. Brak litości był obowiązkiem. Zabijanie bez jakichkolwiek uczuć oznaczało hart ducha. Rosja. SS-man odrywa dziecko od matki. Auschwitz. Dzieci, na których eksperymentuje dr Mengele. Tylko nieliczne pozostały przy życiu. Dziecko, które przeżyło Auschwitz. Co tydzień poddawano mnie eksperymentom. Potem przewożono mnie do specjalnego budynku badań. Tam wstrzykiwano mi do krtani jakiś płyn. Szyja mi puchła. Dostawałem wysokiej gorączki, miałem mdłości i wymioty. Całkowicie zniszczyli mi głos. Byłyśmy przyszyte do siebie plecami i rękami.
To było straszne. Tam było brudno. Rany ropiały, dzieci krzyczały. Wszyscy się bali. W tym bloku było piekło. Wstrzykiwano mi truciznę. Do dziś nie wiem jaką. W wyniku eksperymentów w 2/3 jestem upośledzony. Trzęsę się. Mam ataki epileptyczne. Co za życie. Eksperymenty lekarzy SS na ludziach. Prowadzili je w ramach badań naukowych za zezwoleniem Himmlera. Potrafił je usprawiedliwić. Zlecając prowadzenie badań nad lotami na dużych wysokościach na rosyjskich jeńcach wojennych, ratuje się w ten sposób życie niemieckich lotników. Jego tajne przemówienie. Nigdy nie będziemy bez potrzeby brutalni i bezlitośni. To jasne. My, Niemcy, którzy jako jedyny naród na świecie przyzwoicie traktujemy zwierzęta, będziemy również przyzwoicie traktować te ludzkie zwierzęta. Było to kłamstwo. Co jeśli nie satysfakcja z ludzkiego cierpienia wyjaśnia wykorzystywanie ludzi do produkcji przedmiotów domowego użytku? Oto ktoś, kto jako dziecko bawił się w domu Himmlera. Było tam niewielkie pomieszczenie na poddaszu, wyposażone w materiały budowlane i meble, zrobione z ludzkich surowców. Stolik, najprawdopodobniej z kości udowych. Kości udowe stanowiły nogi stolika, takiego na trzech nogach. Albo mebel do siedzenia z ludzkiej miednicy, także w połączeniu z kośćmi. Lampa z abażurem z ludzkiej skóry i ręcznie pisany duży egzemplarz Mein Kampf Adolfa Hitlera. Mówiono, że oprawa była z ludzkiej skóry z pleców. Węgry, jesień 1944 roku. Te Żydówki, ostatnie jakie zostaną przywiezione do Auschwitz, jeszcze nie wiedzą, co je czeka. Wreszcie utrzymywanie spraw w tajemnicy nie było doskonałe. Funkcjonowało jednak na tyle dobrze, by utrzymywać w niewiedzy ofiary. Kto wiedział o masowych mordach, nie miał dość siły, by je ukrócić. Przerażenie nastąpiło dopiero po wojnie, po dokonanych zbrodniach. Wielka ofensywa Armii Czerwonej. Na początku 1945 roku wojna była przegrana. Teraz spełnia się młodzieńcze marzenie Himmlera. Zostaje żołnierzem, a nawet naczelnym dowódcą grupy armii Wisła. Gdy SS toczy ostatnie bitwy, nadmiernie obciążony pracą Himmler chroni się w sanatorium Hohenlischen pod Berlinem. Tu leczy prawdziwe i urojone choroby. Dowództwo przejmuje za niego generał Wehrmachtu. Choć w głębi duszy wie, że już niczego nie da się uratować, wysyła na śmierć nieświadomych klęski.
Nasi przeklęci wrogowie będą musieli stwierdzić i uznać, że nawet gdyby ich wtargnięcie do Niemiec się powiodło, będzie kosztowało agresora ofiary równe narodowemu samobójstwu. Ostatnia mobilizacja pokonanego kraju. Do broni wzywani są ci, których dotychczas oszczędzono. Kult upadku. A sam Himmler siedzi w Hohenlisien, szukając wyjścia. Szef służb wywiadowczych Schellenberg nalega na niego, by pozbawił Hitlera władzy i zaproponował Zachodowi kapitulację. Pozbawić władzy Hitlera? Nie ma odwagi. Lecz potajemnie spotyka się z emisariuszem Wolnego Świata, hrabią Bernadotte ze szwedzkiego Czerwonego Krzyża. Pierwszy raz spotkałem się z Himmlerem w sanatorium Hohenlisien niedaleko Berlina. Był 14 lutego 1945 roku. Himmler zdezerterował. Jego spotkanie z hrabią Bernadotte było zdradą stanu. Wierny Heinrich wyrzekł się człowieka, którego ubóstwiał. Tak jak w 1934 roku zdradził i zamordował swego mentora Rema, tak teraz, choć ze strachem i drżeniem, odwrócił się od Hitlera. 20 kwietnia 1945 roku władcy Rzeszy zgromadzili się w bunkrze Führera pod kancelarią Rzeszy, by złożyć mu życzenia. Ostatnie urodziny Hitlera. Jest tu również Himmler. Stąd podejmie ucieczkę. Zamierza się dostać do posiadłości swego masażysty doktora Felixa Kerstena na północy Berlina. W nocy Himmler spotyka się tam z wysłannikiem Światowego Kongresu Żydów, którego Kersten przywiózł ze Szwecji. Celem pośrednika Norberta Mazura jest wydostanie jak największej liczby żydowskich więźniów z obozów koncentracyjnych. Czego spodziewa się Himmler po tym spotkaniu? Chcemy zakopać z Żydami topór wojenny, mówi swemu masażyście. Tak jakby nie wiedział, kim jest, jakby zapomniał, co czynił, jakby po Holokauście można było po prostu zakopać wojenny topór. I to akurat Himmler myśli, że świat zaakceptuje go jako partnera negocjacji. Błędne mniemanie. Według relacji Kerstena Himmler opuszcza Harzwalde ze łzami w oczach. W Hohenlisien czeka na niego Bernadotte. Himmler proponuje zawarcie pokoju z Zachodem i dalszą walkę ze Związkiem Radzieckim. Chciał na miejscu zrobić w tył zwrot i iść do Amerykanów, żeby przestali strzelać i żeby razem z zachodnimi aliantami prowadzili walkę przeciwko Rosji. Bernadotte przekazuje dalej propozycje Himmlera dotyczące kapitulacji. Alianci nie odpowiadają. Zamiast tego rozgłośnia BBC nadaje komunikat. Zgodnie z komunikatem Himmler zaproponował bezwarunkową kapitulację Wielkiej Brytanii i Stanom Zjednoczonym, ale nie Związkowi Radzieckiemu. I to właśnie Himmler. Zdrada oznacza jego koniec. Hitler określił zdradę Himmlera jako najstraszliwsze rozczarowanie i oświadczył, że tylko młodzież dotrzymała obietnicy, jaką złożył mu Himmler. Zdjęcia z lepszych czasów. Axmann i Himmler rekrutują spośród nieletnich mięso armatnie. Ogromna liczba chłopców z Hitlerjugend poniosła bezsensowną śmierć w tak zwanej końcowej walce. Ostatnia rezydencja Himmlera, zamek Kalkhorst niedaleko Travemünde. Tu dowiaduje się o śmierci Hitlera i pozbawieniu go władzy. Przed popełnieniem samobójstwa Hitler zwolnił go ze wszystkich urzędów. Mówi o państwie SS w Szlezwiku-Holsztynie, lecz kto go jeszcze słucha? Historia go prześcignęła, jego potęga się skończyła. Pertraktacje z hrabią Bernadotte poniosły fiasko.
Lecz wielu ofiarom pertraktacje te przynoszą ratunek w największej opresji. Wojna jeszcze się nie skończyła. Himmler musiał odstąpić hrabiemu Bernadotte około 15 tysięcy skandynawskich więźniów w zamian za gotowość podjęcia przez niego rozmów. Uwolnieni muszą przejść przez teren wojny. Setki tysięcy innych więźniów ginie jeszcze w ostatnich dniach wojny. Północne Niemcy są w rękach brytyjskich. Himmler usiłuje się jeszcze przysłużyć następcy Hitlera, Dönitzowi. Lecz okazuje się zbędny. Powstało coś w rodzaju rządu i znów pojawił się Himmler. Antyszambrował. Keitel uważał to za bardzo nietaktowne, że szukał tam posady i powiedział mu, że powinien niepostrzeżenie zniknąć. I rzeczywiście, niepostrzeżenie zniknął. Dönitz kapituluje. Bezwarunkowa kapitulacja wszystkich walczących oddziałów na wszystkich odcinkach działań wojennych. 12 maja Himmler przepływa Łabę w pobliżu małego portu Neuhaus. Pod fałszywym nazwiskiem, z opaską na oku, bez wąsów, w poszarpanym mundurze w towarzystwie kilku ludzi. Garstka przegranych. Ucieczkę kontynuują pieszo. Nierozpoznany pośród tłumu pokonanych niemieckich żołnierzy. Nastaje pokój. Dla Himmlera to koniec. Grupka Himmlera zostaje wreszcie schwytana przez brytyjski patrol w Bremerförde i przewieziona do obozu Bannstedt koło Lüneburga. Obóz jest przepełniony jeńcami wojennymi. Wśród nich jest Heinrich Himmler, nadal nierozpoznany. 23 maja ujawnia swoją tożsamość. Następnego dnia adiutanci Himmlera, Grottmann i Macher, ostatni wierni towarzysze, prezentowani są przed kamerą. Nie wiedzą, że ich szef już nie żyje. Pamiątkowe zdjęcie. Angielscy żołnierze oblewają śmierć Heinricha Himmlera, mówi jeden z nich. Nie powiedziano mi, kim był. Wiedziałem tylko, że mam pilnować ważnego więźnia. Kiedy wszedł do pokoju, wcale nie był taki elegancki, jakim go wszyscy znali. Ubrany w wojskową koszulę, kalesony i okryty kocem. Od razu go rozpoznałem. Zwróciłem się do niego po niemiecku, wskazując na kanapę. To pańskie łóżko, niech się pan rozbierze. Spojrzał na mnie i powiedział do tłumacza. On nie wie, kim ja jestem, a ja na to, owszem, wiem, pan Himmler, a to pańskie łóżko i ma się pan rozebrać. Wpatrywał się we mnie, a ja w niego. Wreszcie spuścił wzrok, usiadł na łóżku i zaczął zdejmować kalesony. Potem weszli doktor i pułkownik i rozpoczęli rutynowe badanie. Podejrzewali, że może mieć przy sobie truciznę. Doktor szukał między palcami stóp, obszukał mu całe ciało, pod pachami, w uszach, za uszami, we włosach. Wreszcie doszedł do ust. Wreszcie doszedł do ust.
Kazał mu otworzyć usta. Tamten otworzył je i przeciągnął językiem po wargach. Ale doktor nie był zadowolony i kazał mu podejść do światła. Himmler podszedł bliżej i otworzył usta. Doktor próbował mu włożyć do ust dwa palce, żeby sprawdzić wewnątrz jamy ustnej, a Himmler odrzucił głowę do tyłu, ugryzł doktora w palec i rozgryzł ampułkę z trucizną, którą od kilku godzin miał w ustach. Doktor powiedział, zrobił to. Himmler umarł, a my przykryliśmy go kocem i tak go zostawiliśmy. Opracowanie telewizyjne Studia Dźwięku Warszawa. Tekst polski Hanna Odziemkowska. Czytali Krzysztof Dumała i Janusz Szymon.